Dobra, ja jestem ready. Zapraszam na... Adem. Kaweczyk, któregoś z nich tam spotkamy, w sensie którejś party. Pewnie w jakimś ten momencie się dwie party artyleryjskie spotkają. Pytanie, czy w tym samym imię? O, to by było niezłe. To i na początku Friendly Fire. Ty czekaj, to ja może skoczę i im powiem. No, że Friendly Fire jest zakazany? Późno. Zasady były rozpisane na Steamie. Nie ma za późno. Jak na to wpadną, to wypadło. Według mnie nie było rozpisanej takiej zasady, więc mają jak najbardziej prawo to zrobić. Będziemy dawać własną kartę? Tak. Nie no, załóżmy, że rozlosuje nas, że jesteśmy w jednym teamie. Wygrywa ta arta, która zdobędzie więcej punktów. Więc któryś z twoich ziomków się poświęca. Ja sobie Friendly Fire, na przykład kawaleria na kompanią kawalerii robi szarżej. No i tam wystarczy artylerią stuknąć artylerię i... Nie, bo twoja artyleria musi jak największy punkt, najwięcej punktów. A, w tym sensie, okej, dobra. Najlepiej to zrobić łatwiej. Chyba, że weźmiesz balistę. To już ktoś inny musi, wiesz, bo... Katapult. Właśnie. Zrobiliśmy błąd, że nie mamy balisty tak naprawdę, bo ona się przyda do wideosłania wrogiej. Ładuje się bifa. Ale wyobrażasz to sobie? Na przykład 3 katapulty i 9 balist na okrągło i wszystkiego osłaniałem te 3 katapulty. Nie ma bez przesady. Nie jest wyraźnie napisane, że tylko jeden gracz może brać artylerię. Chociaż ty, nie, można to ominąć. Ale mimo wszystko nie. Gramy tak. Nie, jest napisane tylko, że 3 jednostki artylerii. Zajebiście, Rubikon! Ej, dobra, Barosz, to strumi skauta przez środek. W samym początku biorę piąteczkę. Jest elegancko. No, to zmieniali test, ty. Znaczy, rozlokowanie się na mapie. Nie. Nie? Ader, kiedy ty biorę? Nie, bo widzę, że czwórka jest wychylona bardziej niż... Chyba po ostatnio po pijaku grał. Nie jest wszystko tak samo, nic się zmienili. Dałem siódemki. Masz 12 jeszcze? Z tym, co wcześniej pisałeś na Steamie, to już naprawdę dziwnie brzmi. Oj tam. Ty dziwnie skojarzyłeś. Jak to może dziwnie skojarzyć? To był bardzo dosłowny. Ale no, człowiek może robić pomocy. No wiele rzeczy, ale jak już siedzi do komputera, to chyba już jest po. Co mam robić? No co, no ustaw się wokół mnie i mnie chroń nobie. O, mam Rapid Advance. Jestem nieprzyzwyczajony, nigdy nie grałem na artylerii na Aleksandrze. Albo, no w sumie nie nigdy, okay. ale dobrze. Target. Ale... co, wszyscy mamy się ustawić? Tu, arta. Uuuu. Ale punkty będą, tylko powiedzcie mi, że mam zasięg. Mam! Jeszcze, bo on idzie. Tak, ale to jest na samej granicy mojego zasięgu. Leci! O, zatrzymał się. Jest! Wiesz, że będzie w tyłu. Wiem. Zaraz mu poprawię. Wiesz, że muszę z nim. Tu masz ładnego wglopa, w ogóle. Nie, bo już poprawiam. Tak, tak. Generalne. Leci? Masz odpadł. A po co? Ej, fakt, gdzie moje pociski? Pokazało, że...
było przeładowane, what the fuck. No nie ugadać, buga dostałem, fuck. Fuck. Za co ten bug? Dlaczego kurwa nagle buga musiałem dostać? Może jeszcze rozwalić tych łuczników, bo nie mogę bliżej podjeżdżać przez... No i chyba do tych krzaków schowali, co? Dobra, to zacznę strzelać już normalnie w piechotę. O, piękny blok łuczników. No to mówię, ja wiem. Ktoś mi widzi, rzuci przypadkiem? Jakiś sznup, kurde, ja chcę mieć duży rozprysk. Ta ich balista strzela tak w ogóle. Jest już balista? Ale powinien mieć już na nią zasięg. Się przesuwam specjalnie jedną artylerią. Dobra, jedno na ślepo zaraz. Gdzieś tu chyba stoi, tak? No właśnie tu celuję, dokładnie w tym miejscu. Tam są płotki rozwalone. No w sumie są wszędzie rozwalone, bo tutaj... Gracie już czy nie gracie? No już coś trafiłem, coś trafiłem, ale ledwo. No ja nie widzę, żebyś coś zaatakował. Cholera, nie zdążyłem sprawdzić. A coś tam wcześniej trafiłem. A nie widzę truków. Wierzę moi. Kawaleria jakaś się widzę na środku przesuwa. O, trafi, chyba trafi. Tu masz. Gdzie? Okej? Okay. Przesuwa się. Już widzę, poszło. O, będzie idealnie. Prosto w cel wpadnie. Target. To widziałem cel jakiś fajny. U, tam widzę wielki blob, dobrze. Pytanie, czy on nie zasięg? Tak. Żeby nie pozwolić ich kawalerii przejechać tutaj w tam zasięgu nie robię. Fuck, minimalnie nie mam. A tutaj na drugą stronę? Też chyba nie będziesz miał, co? Czy mam jako twój ochroniarz jeździć, tak? No, znaczy, pilnować środka. Gdybyś się udało tutaj strzelić, to byś miał tak pięknie punktów rozbrany. No, ale nie ma tam zasięgu, kurwa. No, niestety. Nie ma zasięgu na flanki, mam idealny zasięg na środek. A dobra, oni wygrają, to mi będą przychodzić. Weź tam, Barosz, pojedź z potazap. Pojedź tam z potazap na prawo. Zajebiście. Tutaj trzy oszczepy w kawie. O, dobra, widzę. Fuck, zatrzymał się, ja z wyprzedzeniem wycelowałem. O, będę miał już zasięg. Dobra, nieważne, na most będę walił. No, z mostu idą barbarzyńcy. A tam się jest wielki blok. Ale no tam na niego nie mam idealnie jeszcze zasięgu. Skirmisherów masz. Widzę, celuję w nich, ale spoduję chyba. A nie, traf... Uja, pierdolę. Ładnie to walno. Zaraz będą przez wodę przechodzić. Patrzmy, może się pofarci. Ktoś musi zatrzymać tą piechotę. Barbarzyńską? Czy tą... tą? Tą zatrzymał. Przesuwam swoje jeden nogi. W sumie to są radę, że tutaj nie widzę. Aha, ci musi się tam doginają. Tu idą. Kawaleria na, się na górce, z drugiej strony.
Galeria flanka. No weźcie się nią zajmijcie. Z lewej strony naszej, dwie. Gdzie masz trzecią martę? Czemu tak daleko? Bo ona miała poszło, żeby mieć zasięg na balistę. Ten drain okrążę, uwaga. Dobra, ja się wycofam tą jedną. Na razie strzela tylko z dwóch. No dobra, tam w kawalerii nie będę strzelał. Najgorsze jest to, że oni na tej drugiej flance są jeszcze w miarę daleko. W tym miejscu na wszystkim przed. O, widzę jeden wielki blok tej piechoty. No dawaj, żeby wziąć. 80. Monstru. Oj, będzie pięknie. Kapuję na bazę. A, dobra, już tamten gościk tam we mnie. Fuck, tu mi coś blokuje. Nie wiem co o tym budynku kreśnie. Dwie kawalerie są po lewej. Nie, mam na nich naszej wieżyczki. O, fuck, zatrzymali się. A ja z tym przedtem wytrwałem. Tego nienawidzę. Tutaj ciężka piechota w środek. Zajmijcie się tą kawalerią. No, ja będę tam pomagał z drugiej strony. No ja mam na nią oko cały czas, więc ja tam jeszcze gdzieś gdzie idzie? Tu na rzece, dwa oddziały łuczników. Dobra, nie widzę gdzie oni są, więc ciężko będzie mi to rozicerować. O, dobra, widzę, teraz widzę. A widzicie jak na tego pięknie zjechało? Dobra, jedzie. No nie, kawaleria tam będzie. A dobra, zostanie zablokowana. Albo nie zostanie, o ja pierdolę. No liczyłem na przeciwnika, że zablokuje. Wyszedłem na plusa? Z tego strzału, czy nie? Nie wiem. Czy biorę tego straszliwca? Chyba tak. Środkiem? Ale weź, liczy. Przecież on już szedł. Patrz, Akira zablokował. To co, ham, nie? Rain idzie, uważajcie, z tyłu. Dobra, znowu strzelam w tego bluba. Rozszerzenia swoją tą rearguardę, gdzieś tam te dwa kompaniony. No, widzę Raina, dobra. Baroż, użyj kawalerii, żeby zabić Raina, tę co masz z tyłu. Plecy. Baroż, plecy. Już. No już nie żyjesz. Powinniście powiedzieć, który oddział z tyłu. No mówiliśmy, ten co masz z tyłu, no. Ten co masz najbardziej z tyłu. No to patrzysz, gdzie są twoje oddziały. I konfrontujesz. Nie, no jest czas. A nie wiem, czy zauważyliście, ale tu Rain też ma oddziały piechoty. Myślałem o nich. O, ładny blob. Może użyj Acryt Smoke'a, to jest dobry czas. Żeby się nie okazało, że teraz jestem Acryt Smoke'em na czaskam w chuj Friendly Fire. Ale nasi tam już prawie nie żyją, więc nie będzie. Już ich nie ma. Myślę, że za budynkiem się przed nami schowają. Ale ty żyjesz, nie? No. Patrz, jaki smok. Kawaleria znowu na flotę. Kurde, gdyby to było moje daily. Ja ci pierdzielę. A nie mogła było, że ma być wygrana. Nie. 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 What the fuck, dlaczego tu nie mogę strzelać? To jest za blisko. Body here to be picked
To nie widzi, no szybko się w pierwszej bitwie, to jak powiedział w tamtym co ile narąbałem, to już by się chyba mogli poddać. Chociaż nie wiadomo. Ale zobacz, kawaleria idzie. Z prawej. Pinguje ci. O, ktoś tu Hunta na niego puścił chyba. No, jakiś taki dziwna wizja. Szkoda tylko, że ja go zaszarżowałem i nic się nie stało. Z kim? No to trochę uszupliłem teraz, ale malutko. Czekaj tego Elwala, może Barasz, możesz mi go podświetlić? Tam są stejki. Może będzie rozwalał. Trochę się na nich zawiesił. Baros jest szybki. Tu mam za budynkiem trzy oddziały. Teraz ja dostaję lewy. Prawa, ta lewa. Znowu się tam schowali? Dobra. Już. Blanka lewa. Łucznicy się zbliżają, Blade. Idziemy na nich. Dobra, to wiesz co, ja tam strzelę. Nie będę strzelał na kapa, tylko tutaj. Jestem gotowy zadekapować. Jeszcze nie. Będę miał więcej punktów zadekapa. Czekaj, Kyuri jeszcze nie? Leci? Ale sobie się ustawili. Dobra, ja ich tam pożegnie nie walnę. Barosz, weź sobie łuczników, Barosz. A ja się zajmę tymi. A tam już łucznicy zdekapowali. Kiru, uważaj, podchodzą do twojej kawalerii pod bazą. Fuck, skręcili. Mogłeś zostać w sumie. No tylko strasznie, co ci chodziło? Teraz kamyki się jeszcze staczają, ich dowalają. Ej, czy uważajcie tutaj, bo tu zahaczą kamienie. A, tylko trochę zahaczę. Raz strzelam do tamtego działu JIT. Nadchodzą z tyłu. Mistrza Blade. Trochę cię zahaczyłem, sorry. Pokazywało mi się. Wiem. Dobra, ja to piechotę walnę jeszcze. Opóźnienie, wiesz? Strzeliłem. Ładnie odrwali, dobra, teraz ich wykończę. To jeszcze kawaleria idzie, jeszcze kawaleria. Vader, cofnij się. Blade. Cofnij się do mnie. Cofam, spokojnie. No ale masz duży czas reakcji. Tylko 160. Fak, są za blisko, ja w nic nie strzelam. Zresztą, że postanowił mnie zabić. Zostało 20 sekund. Wygrałem na punkty. W dużej mierze dzięki moim punktom. Naszym. Zresztą nie to miałem na myśli, nie? Ja oczywiście uznaję całkowicie waszą kontrybucję tutaj. 360 asysty. Ja za scouta mam 400. Kurde, no. To mogłoby być moje daily, a nie tamto chujowe na katafraktach. Ale zepsuję się. Kto to wiedział? To jest 600 punktów na łucznikach samych. Fakt, powiedzieli, żeby robili screen.